kochani, witam Was gorąco na moim kanale i zapraszam dziś na pyszne orientalne skrzydełka z kurczaka, czyli bardzo smaczne danie idealne na spotkania w gronie znajomych. Takie skrzydełka wyśmienicie smakują w towarzystwie sałatki z pomidorów i cebuli. Zapraszam do oglądania filmu. Przygotowanie dania rozpoczynamy od zrobienia marynaty. Do miseczki wlewamy olej, miód, dodajemy ketchup, sok z cytryny, sos sojowy, starty imbir oraz przeciśnięty przez praskę czosnek. Całość doprawiamy solą oraz czarnym pieprzem i dokładnie mieszamy. Z umytych skrzydełek odcinamy końcówki. Skrzydełka przekładamy do miski. Zalewamy marynatą i dokładnie obtaczamy je w przygotowanym sosie. Tak przygotowane skrzydełka wkładamy na 2 godziny do lodówki. Zamarynowane skrzydełka układamy w żaroodpornym naczyniu, a następnie pieczemy je w piekarniku rozgrzanym do temperatury 180 stopni Celsjusza około godziny. W połowie pieczenia skrzydełka odwracamy na drugą stronę, aby ładnie się zrumieniły. W kolejnym etapie przygotowujemy sałatkę. Umyte pomidory kroimy w małą kostkę, a następnie przekładamy do miski. Czerwoną cebulę drobno osiekamy i dodajemy do pomidorów. Całość skrapiamy oliwą z oliwek. Doprawiamy solą oraz czarnym pieprzem i dokładnie ze sobą łączymy. Gotową sałatkę podajemy z upieczonymi skrzydełkami. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na stronę smakowitedania.com.